Witajcie moi drodzy, witam Was na kolejnym goleniu, jak wiecie, po maratonie z produktami z produktem od Westmana, czyli z Utopią. Przyszedł czas na coś zupełnie innego, na coś z Florencji, na coś z Prorazo, a czemu nie, bo również Prorazo ma golącym się tradycyjnie do zaproponowania bardzo fajną linię produktową, którą już jakiś czas temu pokazywałem, ale był to tylko krem do golenia. Dzisiaj przed Wami mam do zaprezentowania całą linię od samego początku aż po balsam. Także zalałem już moje dzisiejsze Pajarito Selection Especial i kontynuuję siorbanie tej przepysznej yerby, ponieważ muszę stwierdzić, że powrót do tej yerba mate był naprawdę strzałem w dziesiątkę. Świetna yerba, naprawdę. Zawsze kupowałem elaborady, bo miała troszeczkę więcej pyłu i była przede wszystkim mocniejsza, a ta jest bardziej taka dymna, dłużej uwalnia swój aromat, więc tutaj jestem naprawdę ogromnie zaskoczony. Ale do rzeczy. Dzisiaj bohaterem dzisiejszego odcinka jest marka Prorazo, bo 4/5 produktów, które będę używał, są właśnie tej firmy. Więc może na sam początek, by tutaj nie przedłużać, opowiem Wam o tym, co ma nam do przekazania sam producent, konkretnie linii Wood & Spice, bo o niej dzisiaj mowa. Od 1948 roku Prorazo z dumą i pasją współpracuje z profesjonalnymi fryzjerami męskimi. To partnerstwo doprowadziło do opracowania produktów Prorazo Single Blade, zaprojektowanych w celu osiągnięcia doskonałości w profesjonalnym goleniu w rękach doświadczonych fryzjerów. Wzbogacony drogocennymi olejkami, jego konsystencja i gęstość chroni skórę, umożliwia gładkie przesuwanie ostrza i gwarantuje relaksujące, skuteczne i gładkie golenie. Taką informację otrzymuję czy to na kremie przed goleniem, czy w kremie do golenia. Seria Prorazo Wood & Spice, tutaj kilka słów, należy się temu zapachowi. Uspokajające ciepło cenionych drzew oraz podnoszące na duchu aromaty kminku i szafranu zapewniają miękkość i wygodę. Śmiałe i aksamitne nuty w podstawie idą w parze z delikatnymi liśćmi fiołka z korzennymi nutami kminku i szafranu. Wyrafinowane drzewo cedrowe i gwajakowe łączą się z delikatnymi nutami bursztynu. Delikatna nuta wanilii sprawia, że skóra jest ukojona i zadbana. Więc tutaj Prorazo, muszę przyznać, naprawdę poszło na szeroko, oczywiście w cudzysłowie opisując swój zapach, ale takim on też jest, ponieważ jest z jednej strony świeżym zapachem, takim twistem według mnie zapachów świeżego olejku eukaliptusowego połączonego z mentolem, a z drugiej strony mamy drzewo sandałowe, słyszeliście, drzewo cedrowe, wanilię, do tego szałwia, kminek, no naprawdę jest to połączenie godne polecenia. Więc może dzisiaj zaczniemy od tej 1/5 produktów, które nie należą do stajni Prorazo. Więc zacznę dzisiaj od żyletek Lord i od tego, że okazały się one bardzo przyzwoitymi żyletkami. Może nie tak dobre jak Sharky, jak Big Beny, ale naprawdę muszę przyznać, że Lord Super Chrome, naprawdę bardzo przyzwoite, tanie, dobre żyletki na 3 golenia, idealne, tutaj nie mam się do czego przyczepić. Maszynką, której będę dzisiaj używać, jest to maszynka Rockwell Razors, słuchajcie, o takiej ciekawej nazwie 6C, dodatkowo nazywa się ona Gunmetal Chrome, jak sama nazwa wskazuje, 6C, czyli 6, chodzi tutaj im o 6 różnych ustawień, nastawień żyletki, agresywności żyletki, ponieważ jest to maszynka trzyczęściowa. Jest to maszynka trzyczęściowa, bardzo ciekawa, jedyna w swoim rodzaju, ponieważ jest to maszynka, tak jak już wspomniałem wcześniej, nie powtarzając się więcej, trzyczęściowa, ale ma w swej
kupując tą maszynkę, otrzymujemy trzy różne głowice, ale sześć ustawień agresywności ostrza. Bardzo uniwersalna maszyna za niewielkie pieniądze, ponieważ w kwocie 200 lub troszeczkę ponad 200 zł otrzymujemy maszynę naprawdę na długie lata. Dobieramy sobie własną głowicę od 1 właśnie do 6. 1, czyli ta najsłabsza agresywność, 6 to ta największa i pod własne preferencje goleniowe dobieramy. Ja osobiście wybieram chyba najczęściej płytkę numer 4. U mnie czwórka to jest właśnie takie idealne golenie mojego dwudniowego zarostu. Tutaj idealnie wpasowuje się w moje preferencje goleniowe. Wiem, że dosyć duża ilość ludzi chwali sobie ją na świecie, ponieważ poprzez właśnie uniwersalność, łatwość w czyszczeniu, możemy ją rozebrać, gdy potrzebujemy raz w tygodniu się ogolić. Tak jak ja na przykład nieraz mam taki dzień, wybieram płytkę numer 5 czy 6 i całkiem spokojnie daję radę. Przy płytce numer 4 zapewnia mi bardzo fajne, bezpieczne, przede wszystkim komfortowe golenie. Także zobaczcie, tak ona się prezentuje. Ciemny chrom. Oczywiście posiada overhang, czyli wystające po bokach końcówki żyletek. Trzyczęściowa, bardzo dobrze leży w dłoni. Fajnie wyważona. Dobrze, także przejdźmy tym samym do tego, czym się dzisiaj będę golił. Czyli w tygielku z Prorazo moczy się pędzel z dzika właśnie firmy Omega, ale robiony dla Prorazo. Jest to bardzo uniwersalny pędzel, polecany według mnie i przeze mnie bardzo dużej liczbie osób jako ten pierwszy tak naprawdę do zaczęcia przygody z tradycyjnym goleniem właśnie z pędzlem z dzika. To myślę, to jest taka podstawa, której myślę, jeśli ktoś czuje się entuzjastą tradycyjnego golenia, no to ten pędzel, myślę, powinien i należałby znaleźć się w jego kolekcji. Bardzo przyjemny pędzel, dosyć duży, 28 lub 30 mm w knocie. Gdy to włosie się złamie, w cudzysłowie mówiąc, a nie potrzebuje wiele goleń, to włosie, choć nie jest, widzicie, jest całe białe, to ono posiada bardzo mały backbone, szybko naciąga wodę, szybko mięknie. Bardzo przyjemny w goleniu, naprawdę na takie włoskie golenia właśnie spod znaku Prorazo idealny. Dobrze, przejdźmy tym samym do meritum sprawy. Zaczynał będę dzisiaj z kremem przed goleniem, który kultywuje właśnie marka Prorazo. U nich kremy przed goleniem, jak wiecie, goliłem się ostatnio produktem Prorazo. Zielone mydło było i tam również oni, jest to ich legendarny produkt, znani są z tego we Włoszech, więc ja dzisiaj będę używał sobie Prorazo Pre-Shave Wood and Spice. Do golenia użyję tutaj kremu do golenia. Jest to krem do golenia w tubie metalowej. Zobaczcie, przychodzi w takim oto kartonowym opakowaniu. 100 ml tubka, występuje oczywiście jeszcze w tubce 247 lub 250 ml, w takim wielkim, powiedziałbym, silikonowym worku. Jest to wersja barberska, żeby starczyło na dłużej. Po goleniu użyję wody kolońskiej. I na koniec, na zakończenie rytuału golenia, użyję sobie balsamu po goleniu, który jest również w takim oto kartonowym opakowaniu. Wszystko w trakcie będę Wam prezentował, a tymczasem przejdę do rozpakowania pierwszego z produktów, czyli kremu przed goleniem, który jest obowiązkowym punktem, jak chodzi o golenie z Prorazo, ponieważ oni we Włoszech właśnie pod względem tego produktu, a konkretnie tego zielonego, którego widzieliście, są rozpoznawalni i tworzą tak zwaną legendę tradycyjnego golenia. Sam krem, ten przed goleniem, czy coś daje? W mojej ocenie ja jestem troszeczkę podzielony. Z jednej strony uważam, że
że daje pewne zwiększenie poślizgu. Ale w mojej ocenie, jeśli miałbym używać produktów Pre-Shave, to jeśli chodzi o ten produkt Pre-Shave z ProRazo, jestem na takiej troszeczkę równi pochyłej, bo z jednej strony i tak, i nie. Zapach obłędny. Słuchajcie, ten zapach z ProRazo, zobaczcie, ten krem, bardzo łatwo daje się nabrać. Jest to taki zwarty. Zwarta konsystencja takiej mazi. Ją się nakłada na skórę, która mi tutaj spadła na ręcznik. Sam krem, jak oni twierdzą, ma powodować lepszy poślizg, lepsze przygotowanie skóry. Ja osobiście, jeśli miałbym się wypowiedzieć na temat produktów Pre-Shave, to jestem do nich zawsze sceptycznie nastawiony i w mojej ocenie na pewno lepiej działa olejek przed goleniem. To z pewnością jest produkt, który polepszy nam jakieś takie, powiedzmy, właściwości produktu budżetowego. Sam ten pre-shave na pewno ma w sobie olejek eukaliptusowy, ma mentol, zapewni nam bardzo fajne wrażenia zapachowe. Wsmarowuje go się po prostu w twarz. Ja dodaję na rękę jeszcze trochę wody. Taki mam na niego sposób, bo zauważyłem, że ten pre-shave, jeśli zostawimy go tak na suchej skórze, on bardzo szybko wysycha, bardzo szybko wchłania się w skórę i tak naprawdę jego właściwości są jakby niezauważalne, ale gdy dodamy wody i jeszcze raz będziemy wsmarowywać skórę, tak jak ja to robiłem, to również będzie to zwiększone, polepszymy jego właściwości. Oczywiście ręcznik do kompletu ProRazo dzisiaj już od dłuższego czasu stosuję, więc tutaj akurat ręcznik mogę polecić, bardzo fajny. Pędzel wyciśnięty. Pozwólcie, że rozpakuję dla Was. Czuję, że zaczyna chłodzić ten olejek eukaliptusowy w połączeniu z mentolem. Naprawdę daje tutaj fajne efekty chłodzenia, ale to są takie właśnie efekty chłodzenia, które ja lubię. To jest delikatne. To nie jest takie chłodzenie, jakie mamy w przypadku zielonego pre-shave'a, że po prostu zamraża nam tutaj skórę na twarzy. Pędzel moczony przez jakieś 15-20 minut. Krem, jak widzicie, w fajnej metalowej tubie. Dosyć dobra nakrętka. Naprawdę tutaj, jeśli chodzi o ProRazo, to się postarali. Zobaczcie, biało, perlista konsystencja. Sam zapach bardzo przyjemny, bardzo drzewny, cedrowy przede wszystkim. W połączeniu z tym mentolem i z tym
olejkiem eukaliptusowym, który aktualnie znajduje się na mojej skórze, daje bardzo ciekawe doznania zapachowe i goleniowe. Więc zamaczam same końcówki. I wyrabiam dalej. Jeśli chodzi o pre-shave'a, bo tego myślę nie powiedziałem, to pre-shave od ProRazo nie jest boosterem, czyli nie jest takim wspomagaczem, jak chodzi dla kremu. Nie spowoduje nam zwiększenie objętości piany, zwiększenie jej bogatości. Bardziej wspomoże krem, który według mnie ma dosyć dobry poślizg, ale dzięki temu pre-shave'owi i zawartości tych olejków, gliceryny, który ma w sobie, pomoże jeszcze lepiej, jeśli chodzi o poślizg, o taką ochronę na skórze. Zaczyna coś się tutaj dziać. Sam zapach bardzo przyjemny, intensywny, bo to należy też zaznaczyć, że jak to w produktach ProRazo. Ich zapachy są dość intensywne. I jest to taki nietypowy, powiedziałbym, zapach, bo mamy do czynienia właśnie z zapachami drzewnymi, przyprawowymi, właśnie dzięki temu zapachowi szafranu i kminku. Z drugiej strony świeżość olejku eukaliptusowego i mięty nadaje zupełnie innego odbioru temu zapachowi.
Słuchajcie, piana po kilku minutach wyrabiania zaczyna nam się bardzo ładnie budować, więc myślę, że jest to moment, w którym ostatni raz zamoczę pędzel i to jest ten moment, w którym mogę pokazać Wam, jak prezentuje się piana z tego. Według mnie jest ona bardzo przyzwoitej jakości. Tutaj nie mam się za bardzo do czego czepić, ponieważ krem za 100 gramów kremu płacimy 25 zł i w mojej ocenie otrzymujemy dokładnie to, za co płacimy, czyli naprawdę bardzo przyzwoity produkt o dość intensywnym zapachu, ale też nie dla wszystkich. Dobrze, Rockwell 6C na ustawieniu numer 4. Zobaczcie, tak prezentuje się ta gęsta, śmietanowa piana z tego produktu. Naprawdę. Tutaj dla wszystkich fanów drzewnych zapachów to jest to pozycja, powiedziałbym, wprost obowiązkowa, bo jest to taki twist, powiedziałbym, bardzo, bardzo przyjemny. Zobaczcie, tak to się prezentuje na maszynce. Na pewno, jeśli chodzi o jakość, to w mojej ocenie czuć, że mamy do czynienia z bardziej dopracowanym produktem niż ta słynna trójka w kolorze włoskiej flagi. I w połączeniu ten krem z tym pre-shave'em naprawdę czuć pewne polepszenie poślizgu na skórze. Tutaj jest ono odczuwalne, gdy będziemy używać samego kremu, a właśnie z dodatkiem tego pre-shave'a jest troszeczkę lepiej. Na pewno jest troszeczkę tłuściej niż w przypadku używania samego kremu, ale zobaczcie, piana jest naprawdę bardzo dobrej jakości. Efekt chłodzenia jest w połączeniu z
z drzewnymi zapachami daje dosyć ciekawe, wysublimowane połączenie. Zobaczcie, wyciśniemy z tego pędzla to, co z niego jeszcze zostało. Spiana. Fajna, mokra, gęsta. Według mnie taka, jak ma być. A co najważniejsze, podoba się damskiej części publiczności. Tutaj ten zapach naprawdę spotkał się z ogromną aprobatą mojej żony. Tutaj mogę Wam zdradzić taką małą tajemnicę. Że według niej jest to jeden z fajniejszych zapachów Prorazo. Maszynka bardzo fajnie sunie po skórze, robiąc to, co do niej należy. Dla mnie właśnie ustawienie numer 4 tej maszynki jest właśnie bardzo takie optymalne, bo nie za agresywne i nie za łagodne. Właśnie dlatego też wybrałem tę maszynkę do tego golenia z tymi produktami, ponieważ uważam, że jest ta maszynka troszeczkę jak Prorazo, takim bardzo uniwersalnym wyborem. Więc czas teraz na zimną wodę, lodowatą. I tak, po samym goleniu, oczywiście uszy, nos, tutaj to jest nieodłączny towarzysz tradycyjnego golenia, że piana jest w ustach i w nosie i w uszach. I słuchajcie, samo odczucie jest dosyć przyjemne. Przede wszystkim cały czas chłodzi. To jest na pewno na dodatkowy plus, ponieważ połączenie tych dwóch produktów daje naszej skórze naprawdę bardzo przyjemne chłodzenie, które o tej porze roku jest dość nieoczywiste, ale dodatkowo mamy bardzo przyjemny zapach na skórze. Samego poślizgu zostało niewiele. Po drugim już umyciu twarzy, po goleniu, myślę, że jest to bardzo przyzwoity krem o fajnym zapachu. Tak bym o nim powiedział. Taka jest moja opinia. Nie jest to wybitny produkt, ale na plus na pewno jest jego zapach.
jego łatwość w kręceniu piany, to na pewno. Więc cóż, przejdźmy tym samym do Prorazo Single Blade Colonia Wood and Spice. Zobaczcie, w kartonowym opakowaniu mamy klasyczną wodę kolońską w szklanym prostokątnym opakowaniu. Możemy w ten sposób, ja wybieram taki sposób, ponieważ nie chcę sobie napsikać do oczu. Tak, tutaj już chłodzenia nie uświadczymy. Tutaj przede wszystkim woda kolońska, klasyczna woda kolońska, która ma za zadanie podbić właśnie ten drzewno-przyprawowy zapach drzewa cedrowego, sandałowego, tego kuminu oraz szafranu. Także tutaj naprawdę z delikatnym dodatkiem, powiedzmy, słodkiej wanilii, dość intensywny zapach, jak na wodę kolońską. Skóra bardzo fajnie przyjęła, odkażona, przyjemnie odkażona. A tymczasem przejdźmy do balsamu. Wszystko oczywiście zapakowane w gustowny żółty kartonik. Nie wspomniałem oczywiście, że oprócz tej żółtej linii jest jeszcze zielona, Cypress and Vetiver, i niebieska linia, taka granatowa, powiedziałbym. Balsam, zobaczcie, w kształcie loga Prorazo, butelka szklana, co się rzadko zdarza w przypadku balsamów, co jest na pewno na plus. I mamy do czynienia, zobaczcie, z bardzo taką gęstą konsystencją balsamu. Na pewno na plus tego balsamu jest to, że bardzo fajnie pachnie. Tutaj, jeśli chodzi o balsam, to naprawdę dość intensywny. Ja osobiście nie jestem aż takim dużym zwolennikiem balsamów, ale tutaj słuchajcie, ten balsam wchłania się przez kilka chwil, dobrych 20 minut. Musimy pogodzić się z tym, że ręce troszeczkę się lepią po nim, ale to nic. Skóra się świeci, więc tutaj ten balsam na pewno pozostawi nam taką tłustą powłokę, która się za jakieś pół godziny wchłonie, ale myślę, że zapach poszczególnych tych produktów, które używałem, zrekompensują tutaj to chwilowe klejenie się skóry. Bardzo przyjemny balsam, bardzo fajny. Jeśli chodzi o właściwości, to dość dobrze łagodzi podrażnienia. Jeśli się nie mylę, ma w swoim składzie przede wszystkim masło shea i glicerynę. Więc tutaj dla wszystkich fanów balsamów, no to jest taka też, i fanów takich drzewnych zapachów, będzie to pozycja naprawdę warta polecenia. I cóż, tymczasem myślę, że mogę przejść pomału, chwycić za moją yerba mate. Wiem, że dzisiejsze golenie na pewno spotka się z aprobatą mojej żony, bo bardzo jej się ten zapach podoba. Mi również. Jest to takie troszeczkę coś innego, jeśli chodzi o te drzewne klimaty zapachowe, jesienno-zimowe. Skóra jest w bardzo dobrej kondycji. Także cóż, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ci z Was, którzy lubią właśnie drzewne zapachy, być może skuszą się na te produkty z Prorazo. Oczywiście wszystkie linki znajdziecie pod filmem, jak i składy tych produktów, byście sobie mogli
poczytać, a ja tymczasem dziękuję Wam za dzisiejszy przydługi odcinek z ProRazo Single Blade, także trzymajcie się i widzimy się oczywiście w kolejnym odcinku. Cześć!